Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect 3. No i co, kontynuujemy w tej chwili zadanie związane z byłymi naukowcami Cerberusa. Słuchajcie, w ogóle mam już 40 odcinek, więc wow. Dobra, Jacob, porozmawiajmy. Hey. You okay? Have you been? Give us a minute. This is crazy. I didn't think I'd ever see you again. Another feeling. So how'd you become a gun for hire? Long story. It was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about. Nothing is more important than finding a way to beat the Reapers. These people are important. Their ideals, their knowledge. Someone needs to fight for them. I don't know. It seems like a waste of your skills. I'll take that as a compliment. How long have you known Bryn? We met through a mutual friend in the Mumbai cell. Guess I've known her for a year. We had a lot in common. Then she came to me about her missing colleagues. Asked for my protection, my help finding a place to run to. How could I say no? Who is she to you? We're together. And you run this enclave with her? You settling down, Jacob? Yeah, maybe. It's just, if these are our final days, I want to spend them protecting these people. Building a life, whatever's left of it. You still think about what happened to your dad? Haunts me more like. What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back, well, things look different when you come back from a suicide mission alive. So I quit Cerberus, I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. And what did all the fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family. Sure, I get that. No, Shepard. The Normandy's your real love. Doesn't mean I don't want to say to hell with it sometimes. But you won't. You can't. Szkoda, że tutaj on nie może, w sensie wiecie, że nie ma tutaj opcji, żeby on wspomniał o osobie, z którą romansujemy, żeby powiedział a propos naszej miłości. Anything on Cerberus I should know about? The elusive man became obsessed with indoctrination. I know that. You ever wonder how it all went wrong? I mean, was I blind? Najwyraźniej. I remember him being an idealist. How come I couldn't see the evil? Don't beat yourself up. And if you ever get that crystal ball working, give me a heads up, because I'd love to know how this all plays out. Right. Szklaną kurę? Trochę nie rozumiem. I should focus on getting these people out of here. You bet. No właśnie. Let's get to it. Olać ciebie, Jacob. Idę jeszcze do tej twojej damy, żeby z nią pogadać, bo z nią nie gadaliśmy poprzednio. Więc Bryn, pogadajmy. Got a moment? Of course. What's your relationship with Jacob? We went through a lot together. An old colleague of his introduced us. Through Jacob's eyes, I started to recognize what the elusive man had become. I guess I was so in love with my work that I refused to see the obvious. Its sponsor had become corrupt. I get that. That's why it's important to have good people around you. I don't know what we would have done without him. Wiem, że w ogóle jest też jakiś, w sensie w wyniku czegoś, co zrobi gracz, Bryn może być w stosunku do nas dość agresywna. Wydaje mi się, że właśnie jeśli się romansujesz z Jacobem w Mass Effect 2. Natomiast ciężko powiedzieć, bo nigdy jakby u mnie to nie wyszło. What's your relationship with Jacob? We went through a lot together. An old colleague of his introduced us. A przed chwilą to powiedziała. Przepraszam. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied with the collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting-edge tech and all the personnel I needed. The elusive man spares no expense for technical perfection. That technical perfection's almost killed me a few times. It also saved your life. Strange to think about, I would imagine. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? How'd you get away? I was a loyal senior employee. There's a lot of freedom in that. When our fourth colleague disappeared, we organized and were out the door in days. And until now, Cerberus never suspected you were hiding right under their noses.
we honestly thought we had it all figured out. It's humbling. So, what's this work of yours that Cerberus wants so badly? It's based on tech gathered from the Collectors. In essence, it involves dissecting Reaper-to-Collector communications. Dr. Horace Armstrong and I were working on a practical human application. An implant of sorts. Once he'd completed his component and moved on to less valuable work, he disappeared. Urocza. Dobra, w takim razie chyba to wszystko. Tak więc idziemy? Czy to jeszcze coś? Nie, no to jest właśnie to. Tak, dobra, w takim razie uciekamy. Dokładnie, tak więc, no jak mówię, uciekamy i pędzimy na zewnątrz w zasadzie, bo pędzimy uruchomić bodajże satelitę, jeśli ja dobrze pamiętam. No i dobra, drzwi w takim razie. Pospolite ruszenie, mówisz, Eddie. Może być i pospolite ruszenie. Spoko. Pierwszy raz z takiej perspektywy możemy zobaczyć, jak właśnie Shepard się wspina po drabinie. A pamiętajcie, drabina przyjaciel człowieka jest. Dobra, może byś Garus włączył... Aha, ona chyba sobie matrycę obronną włączyła, wydaje mi się. Jest i broń! Mówiłam, że znajdujemy tutaj nową broń. Dobra, powiedzmy, że strzelbę bym chciała sobie zamienić na ten pistolecik mały. Dobra, bo ja modyfikacji i tak nie mogę zmienić wobec tego, no. A wybiorę sobie. W ogóle jest to pistolet, nie wiem czy pamiętacie, ten sam model mieliśmy w Mass Effect 2. Właśnie M6 Cat, o właśnie. Mamy tutaj przyjaciół. Macie wieżyczkę. Tak na dzień dobry. Tak, tylko że ja bym chciała rozwalić ten pylon tarcz, byłoby to miłe. Przynajmniej możemy mieć trochę więcej tych nabojów. Ogólnie fajnie się strzela, nie jest już taki toporny ten pistolecik, bo faktycznie w części poprzedniej był trochę toporny ten pistolecik. To trzeba przyznać. O Jezus Maria, jakie tutaj przepięcie szalone poszło. Jezus Maria. No już doprawdy, szalone przepięcie. Nadal mnie boli, że ta wieżyczka nie może się poruszać, a to już 40 odcinek, jak gram tą klasą postaci, więc myślę, że jesteście w stanie zrozumieć mój ból. Względnie. Dobra. Aha, Garus padł był. Tylko, że ja tam chyba się nie wdrapię z powrotem. Nie, wdrapię się. Dałabym radę. Ale dobra, zostawmy to. Ła! Jezus Maria. O, tyś... O Jezus Maria. Nie chcę. Ała, ała. Plus przy okazji znalazłam ulepszenie do broni. Dobra. Nadal fajnie się strzela w głowy im. W sensie sprawia to satysfakcję. Garus chyba się podniósł, a przynajmniej tak to wygląda. Czy właśnie Garus się podniósł? Chociaż ciężko powiedzieć. Nie no, podniósł się, dobrze. Coś tutaj jeszcze jest? Możliwe? Możliwe, że nie. Ale widzicie, czy jednak dobrze pamiętam, że tutaj jest jakaś broń, po prostu w złym miejscu ja określiłam, że jest. No i dobra, co my tu mamy? Mamy zestaw medyczny, mamy datapad z kredytami, bardzo dobrze. Obejście, czegoś tam. Jasne, właśnie widzę. Panel dostępowy działa pelot? Pelot, tak, pelot. Okej. Okay. Te nazwy momentami rozbrajają, które wymyślają właśnie twórcy. Może być. Aha, tam jest gdzieś pylon tarcz. No, okej. Okay. Macie. Ktoś jest przy... Ktoś obsadza... Jezus Maria, nie! By przy mnie wybuchł i by mnie zabił dziad. Kurczę, ale to jednak pokazuje właśnie tego typu pistolecik, że jednak obrażenia zastrzałem w głowie w dalszym ciągu są największe, prawda?
właśnie ze sprawą strzału w głowę, więc opłaca się po prostu celować. Kurde bela. Dobra, to się udało. Hurra. Dalej puścimy sobie jeszcze sondę, tylko gdzie ta sonda jest? Przy mnie, no dobra. Dobra, to mi sprawiło satysfakcję, nie ukrywam. Tak, by się przydało właśnie amunicji trochę pozbierać. Podoba mi się ten pistolecik. Mały, ale wariat, jak to mówią. Tutaj trzeba się wdrapać. Tylko, że może by tak by się rozejrzeć, co tutaj jeszcze jest. Nawet jeśli jest to po prostu apteczka, to jednak by się opłacało. Jezus Maria, zwierzyczki do mnie nawalają. Co za dziady? Ajajaj. No ludzie, no. Dobra. Tam widzę jest pełen tarcz. Gdzieś. A ty to co? Gdzie jest ten granat? Na Boga. Tam jest granat, okej, okay, był. No weź się, wychyl. No wychyl się. Okej, okay, to wyszło. Tu jest plątacz w ogóle. Sobie zlikwidujemy dziada. Okej, okay, wchodzimy w takim razie powoli na górę. Przynajmniej taki jest plan. Chciałabym... na raz. Czekajcie, spróbujemy zrobić o tak. Zadziała? Chyba zadziałało. Ała! Trochę boli. Dobra. Póki co do mnie nie strzela. O właśnie, tam jest ten dziad teraz. I zginął pan, który obsadzał wieżyczkę. No dobra. Okej, okay, tutaj kolejna osoba poszła sobie. Wyszła z życia. dobra, w takim razie coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Dobra, mamy to. Ale mi radość sprawia normalnie strzelanie z tego pistoleciku, zwłaszcza jak trafiam. Dobrze. Jeszcze widzę. O, tutaj w ogóle jest pan bliżej. Okej. Okay. Ach, a to ta satysfakcja jak się trafi. Takim pistolecikiem bez właśnie celownika żadnego lepszego, powiedzmy. Nie wiem, ja akurat zawsze byłam typem, który woli przycelować i właśnie jak ma wrogów w grze. Zwłaszcza wiecie, jak są gry, w których, na przykład wiecie, Tomb Raider po reboocie, w sensie ten najnowszy reboot Tomb Raidera, czyli od Tomb Raidera z 2013 roku do Shadow of the Tomb Raider. Tam jest takie coś, w ogóle ja bym zeszła jeszcze na chwilę. O właśnie, tam widzę jakieś ulepszenie. Chciałam sprawdzić, czy jest, a tutaj patrzę, widzę, o wow. Modyfikacja drążąca do karabinu snajperskiego, tak? No i fajnie. Że tam jest, że jak właśnie się wyceluje troszeczkę i się faktycznie trafi w tą głowę, to od razu przeciwnik ginie na jednego strzała i nie trzeba się właśnie użerać z takim dziabongiem. Więc to jest miłe też. Okej, okay, w takim razie ja robię szybki zapis. Włącz, uruchom, nie mam zielonego pojęcia, co? No i fajnie, w takim razie. Moc odzyskana, jedno działo zresetowane. To jedziemy do drugiego. Obwód niekompletny. Mhm. Tak, i tutaj ja pamiętam akurat... tak, to jest rzecz, którą ja pamiętam bardziej niż wiem, domyślam się. Mianowicie, że tutaj się opłaca na chwilę zjechać. Chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, coś było. Właśnie, zapasowa amunicja do strzelby. Właśnie coś pamiętałam, że tutaj jest. To się wdrapujemy na górę z powrotem. I tak. I mamy datapad z kredytami. Miło, miło. Zestaw medyczny, również miło. No i dobra. W takim razie panel dostępowy. Właśnie widać, że się coś błyska. To weźmiemy sobie Eddie. I will make the repairs.
Ready, Garrus? Ała. Let them do their worst. Jasne, dobra, w takim razie my obsadzimy sobie działko. Tylko, że swoją drogą... Aha, tutaj jest tylko amunicja, tak? Obsadzamy działko, jak mówiłam. Duchy. Weź się, kurczę, siostrząt mi. No, jak mówiłam, jest jakaś satysfakcja w celowaniu. Wiesz, ogólnie też to jest satysfakcja właśnie tym, że mamy dość sporą siłę ognia na chwilę obecną właśnie za takim działkiem. Więc no. Co prawda niezbyt mi sprawia przyjemność fakt, że mamy tutaj dym. O kurczę, jest i duch. Halo, duszku, wyjrzę. Powinnam mieć właśnie na oku tego ducha, bo jak on tutaj dotrze do nas, to będzie mało wesoło. O, zabił mi Garrusa swoją drogą ten duch. Weź się. W sumie to ja mogę mieć cały czas skierowaną właśnie wieżyczkę tutaj, bo w gruncie rzeczy to jak oni tutaj przychodzą, duch. Czy ten duch tutaj wleci jakoś? Tak, wleciał tu. W takim razie ostrzelajmy go. Czy ją? Nie mam żadnego pojęcia. I to chyba wszystko, wszyscy. No i super. Pędzę. W takim razie aktywuj. Dobrze, że ta wieżyczka mnie broniła. Na swój sposób. Dobra. No i fajnie, o to działało między innymi. O to chodziło. Myślę, że powiedziałam, o to działało, ale nie wiem. Okay, the guns are already picking Cerberus ships out of the sky. Where are we at? On track. First shuttle is already loaded with everyone under 16. Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost. We could go now. There's no do-overs here. Agreed. We get one shot. And we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause. Your call. Mhm. Jako, że ja już wszystko zwiedziłam, to lecimy z tym koksem. Alright, let's get these shuttles in the air. Bo to właśnie jest tylko po to, żeby obadać resztę tego kompleksu, jeśli się go nie obadało wcześniej. No i dobra, w takim razie. Tak, przygotować się na start. Ładnie. Jezu, jaki aplauz tam w tle się rozszedł. Tutaj ta. No dobra, poradzimy sobie, oczywiście. Ty, co ty tak szybko normalnie biegasz? Zwolnij trochę. Aś. A, macie ofiary. Co ty nie powiesz? Ej, tylko powtarzają, że mają ofiary. Dobra, schodzimy wobec tego na dół. Jasne. Już tam się nawet kieruję. Wyobraź sobie. Prędzej. Ten jak się obrócił pięknie. Dobra, wyszło. Co tutaj jeszcze miało zdrowie? Nie wiem. Dobra. Wylatuje czy nie? Chyba nie jednak. Pyk, 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 pyk. O nie! To raczej kiepski jest. Kiepska jest rzecz. Dobrze? Zdążyłam. Ha, ha, ha. Ała! Jeszcze jeden. Dobra. Może ja się przestawię na póki co. Myślę, że to będzie miało więcej sensu. Dobra, tutaj was sobie. No Jezus Maria, co wy macie z tymi granatami, co?
sonda. Sonda, 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 wieżyczka. I lecimy. Z tym, że ja wezmę sobie może w sumie tego pistolecika, bo on jest, no, mały, ale wariat. Całkiem sporo obrażenia zadaje. Zwłaszcza jeśli się wyceluje, kurczę, w głowę. Jezus Maria, cały czas... są tu jeszcze jakieś pylony. One im cały czas tarcze odnawiają i to mnie tak denerwuje. Muszę przyznać. A tutaj jest dziad. Dobra. Jaki generator? Gdzie generator? Co generator? Okej. Tutaj jest... są zasłony na generator. I tak patrzę, czy nie ma gdzieś wieżyczki ciężkiej. Drugi prom odleciał, fajnie. Jakby dobrze dla nas. Gdzieś tutaj jest jeszcze Centurion? Chyba tak. Ta, jest. Dobra. Dobra, w takim razie. Czy ja bym się chciała przełączyć na Fistona? Tam teraz są dziady, co? Są duchy. Widziałam, mignął mi. Tam jest Menda Pospolita, tak zwana. Duch sobie widziałam, zleciał. Szturmowiec, właśnie, jest tam duszek. Oczywiście, że nie tyle nie trafiłam, to sobie tam tarczę włączył. Dobrze. Tak, z tym, że jeszcze ja bym chciała... O, właśnie. Jest i dwóch nieprzyjemnych przeciwników. Dobra. Masz. I się chowam. Masz. W ogóle wydaje mi się, że Atlas, jak się zbytnio zbliży, to też ma specjalną animację likwidacji postaci, ale nie jestem pewna tego. W sensie, na pewno ma taką specjalną animację w multiplayerze, ale czy w rozgrywce jednoosobowej, to jest dobre pytanie. Of our teeth again, hey Shepard? Nice to see you back in action. Yeah, feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive, but because of you, we got almost everyone. Thank you. Dr. Cole, I have a request, one that you can't afford to turn down. I need your help against the Reapers. Without a doubt. I'm at your service, and I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Of course. But I wouldn't mind staying with these folks. You don't want to join the team on the Normandy? I'm torn, Shepard, but looking out for these families is important to me. It's where I'm at right now. I hope you can see that. Keep them safe, then. The Alliance needs that crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never met anyone like you. Just feel better knowing you're on our side. Thanks. Shepard, when this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Okay. Hackett here. I'm sending you a large team of scientists. I have the dossier. They're all Cerberus defectors. Keep them safe. Will do, and I'll put them straight to work on the Crucible. Jacob Taylor is with them and is already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well.
Snagging Dr. Cole from the Elusive Man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. The sooner we can get the Crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. No dobra, w takim razie. Czy ja mogę się z kimś połączyć? Niespecjalnie. Terminal wojenny Exerberus się dodał. Byli naukowcy Cerberusa, dr Brencore, dr Gavin Archer nawet. No dobra. W takim razie standardowa rundka po statku. Wow, te tutaj nawet już nic nie mówią. Skończył się dialog. The Cerberus scientists are safe with the Alliance. The brass thinks they'll be a big help on the Crucible. First Grissom Academy, now this. Nice work. You know how fighter pilots put those little stamp things under their cockpits for each kill? I'm thinking of getting one by the galaxy map every time I analyze the crap out of some data. You're turning into a regular Marine. Yes, well, I guess you're rubbing off on me. Nice work. Thanks, Commander. It feels good to bring someone out alive. Dobra, powracam po krótkiej przerwie i standardowo do hangaru promów. No i okej, do Corteza, dzień dobry. A, ktoś się o mnie martwi, jak miło. Ale oprócz tego, chcąc nie chcąc nic. Dobra, jak w ogóle jest z moimi brońmi? Dobra, zostawię sobie tego kata, bo on jest fajny bardzo. W sumie zostawię sobie tak jak jest. Bo czemu by nie? Chociaż czekajcie. Może niekoniecznie tak jak jest. Właśnie sobie jakieś ulepszenia wypniemy. Na pewno to sobie wybierzemy. No niekoniecznie chcę, przyznaję, bez bicia mieć zwiększoną wagę tego dziadostwa. Więc weźmiemy to sobie. No i dobra, w takim razie. Jamesa nie ma? O kurczę! Zapomniałam, żeby sprawdzić ich właśnie ruchy. James jest z Garusem, no proszę, w mesie. No dobra. To do maszynowni póki co. Omijamy już mechaników, więc w sensie inżynierów, więc jest nasz szlak trochę krótszy. We're both part of Cerberus. That is correct. And Cerberus is filled with traitors to humanity. Yes, they oppose us in this war. Then why should we trust either of you? We have severed our ties with the organization. But you were programmed by Cerberus. I can extrapolate where this is going. I have superseded my original programming and have chosen to oppose Cerberus. You mean you have chosen to oppose your creators? Correct. I find this a very troubling freedom machine. That is all. Oczywiście on wszystko dookoła uważa za nie tego, niewzbudzające zaufanie, niepokojące i w zasadzie najlepiej by było, jakby wszędzie dookoła byłby popiół i tylko on by stał sobie. Wtedy byłoby idealnie po prostu. Those humans you saved were fortunate. There are still places in the galaxy to hide. Our refugees perished. There was nowhere left to run. I trust you, Commander, when you say you no longer expedite Cerberus's goals. Otherwise... Perhaps later, Commander. No dobra, to jeszcze zajdziemy sobie do Diany. Oczywiście. Ajajaj. Za niska prędkość jak dla mnie na tej Normandii. Fajnie by było szybciej biegać. I need a folding chair or something. Masz łóżko. Powinno ci starczyć. Commander. Ale oczywiście. Po co? Lepiej żądać fotela. No i dobrze, w takim razie. Ashi mi coś nowego powie? Chyba nie. Znaczy raczej nie. Zgaduję, że nie. A jednak. Civilians, children. Could have been very bad. I don't even want to think about it. But scooping the scientist right from under the elusive man's nose? That's gotta piss him off. No dobrze.
Glad that Jacob guy is gonna be all right. I hope we can trust a bunch of ex-Cerberus. Just saying. Commander. Okej, to w takim razie standardowo. Tym razem zobaczymy sobie wymianę zdań pomiędzy Jacobem, czy Jamesem a Garusem. What's the matter, Vicarian? You chicken? I don't even know what that is. Though I've heard everything in the galaxy tastes like it. But if you're suggesting I'm scared, game on, Vega. Age before wisdom. Okay. Back in my C-Sec days, I'd busted a Batarian spy ring that was trying to assassinate a counselor. Please, I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a three-story jump. Just warming up, seeing what you had. Now, I tracked down this guy, Saren. Stopped him from raising a Geth army and unleashing the Reapers 3 years ago. Doesn't count. You did that with Shepard. You're right. I was with Shepard from the very beginning. That just means you're old. Uroczo. Tak, swoją drogą, jeśli ktoś by się zastanawiał, o co mu chodziło z tym, że słyszał, że podobno to smaczne, prawdopodobnie chodzi po prostu, to jest, w sensie inaczej, to jest żart aktualny w języku angielskim, mianowicie właśnie, kiedy James się zapytał, czy wymienia, czy tam, czy się boi, coś takiego, to po angielsku zapytał, are you chicken, czy jesteś kurczakiem, prawda, bo właśnie wiadomo, kojarzą się ze strachliwymi zwierzętami i wtedy Garus odpowiedział, że nawet nie wie, co to jest, ale podobno to smaczne. Dobra, przejdziemy się jeszcze do Chakwas może. Zobaczymy, czy ona coś ma nowego. No, całkiem nieźle, dzięki. Aha, i to wszystko, co możesz mi powiedzieć, tak? W ogóle, czekajcie, co my mamy? Aha, tutaj zresetuj mocy dla towarzyszy, to nie. Tutaj mamy dodatkowe moce. Mamy ten rozbłysk, mamy bicz. I w sumie nic, co by mnie interesowało. W sensie ten granat, który mamy aktualnie, mi pasuje. Później może zbierzemy jakieś nowe moce od naszych towarzyszy. Szrama. That for a couple months there, the crime rate on Omega mysteriously dropped while Archangel did a little house cleaning. So you ran a cleaning service on Omega. Back on Fel Prime, I uncovered a pair of harvesters. Had to kill them by myself. Two worm necks, that's almost impressive. Oh, that's not even the best part. They left behind an egg. It hatched, and I trained it to let me fly it. James, ty bajkopisarzu, ty. Did the Alliance teach you to make up crap like that? Or did you figure it out all by yourself? It's a gift. Mamy ten twój dar. Dobra. Może jeszcze wystarczająco zainteresujesz, że nie wierzę. Ulepszeń żadnych nie ma. Liara coś ma? Nie. Imię Jacoba Taylora, doktor Bryn Cole. Tęsknię za tobą, Bryn, ale cieszę się, że wróciłaś do siebie. Kiedy ruszymy z Tyglem, walka będzie zażarta. Nie przypadają za mną ci, którzy wiedzą, że pracowałem dla Cerberusa. Trudno mi ich winić, zwłaszcza po wydarzeniach Cytadeli. Udało mi się natomiast pokazać innym, jak walczy Cerberus. Może i korzystają teraz z nowego sprzętu, ale znam ich taktykę. Kocham cię, Bryn, uważaj na siebie. Okej. Coś jeszcze macie do powiedzenia, panowie? You giving up? Nah, I got more. Just don't like to talk about it. Fair enough. We've all got one of those. Just one, huh? Yeah. Not every story has a happy ending. Except there was this one time I teamed up with a Turian named Garrus Vicarian. He was pretty good with a gun, but he thought he was some kind of hotshot. Yeah. Yeah, I knew this wise-ass Marine named Jimmy Vega. Sounds like a pole dancer on Omega. Always got on my nerves. Jimmy Vega. It was all right. Had guts when it counted. And together they cured the genophage. And stopped Cerberus from taking over the Citadel. And finally kicked the Reapers from this galaxy and into the next. With a little help from their friends. Ach, dzięki za docenienie, panowie. But mostly me. Dobra, sobie jeszcze zrobimy rundkę wokół windy, żeby zobaczyć, czy im się aktywuje jeszcze jakiś nowy dialog. Chociaż ja myślę, że już im się skończyły wysypywać nowe dialogi. Hmm? No, już skończyli. Dobra, Garus. I'm glad Jacob saw through the elusive man. At least not everyone in Cerberus has lost their mind.
This fight can use him. Don't mind us, just telling James here what it means to be a real soldier. Jasne. Ale trzeba przyznać, jeśli chodzi o opowieści Garusa, to one były w większości albo prawdziwe, albo prawdopodobne. Z kolei James, no trochę mniej. Shepard. Dobra, Garus już mi nic nie ma do powiedzenia, a James? Jimmy? Hey, Commander. Aha, okej. Dobra, to w takim razie myślę, że już ruszamy powoli, tyle ile zdołamy zrobić, na Cytadelę. Wobec tego mapa galaktyki i poproszę na tą Cytadelę, oddamy parę zadań pobocznych, zarobimy trochę pieniędzy, kupimy parę rzeczy również. Zaopatrzymy się. Wow, mam. Wow. Chyba, to jest chyba najmniej paliwa, ile mamy od początku gry. I tak nie muszę go kupować. Zaraz mi się uzupełni automatycznie na Cytadeli. To jest piękne. No i dobra, przez przekaźnik i Cytadela. Dokuj, doki przymierza. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Ja bym w sumie się przeniosła do ambasad. Yes, Commander. Myślę, że stamtąd będzie mi najwygodniej manewrować, że tak powiem. Bo i tak będzie trzeba się przejść do biur zamówień widm, do biura zamówień widm. Aha, Commander Bailey tutaj tylko jest. Ile ja mam pieniędzy swoją drogą? 80 tysięcy. Czy mnie na coś tam stać? To jest dobre pytanie w sumie. Przydałoby się coś kupić nowego. A caretaker will travel with her to ensure she reaches her relatives back on the homeworld. Thank you. Thank you so much. Why don't you go spend the time you have left with her? I'll take care of the rest. No, to też jest miłe patrzeć, jak sobie ludzie wzajemnie pomagają. Jednak w tych czasach, w trakcie tych wydarzeń, które się dzieją w tle, to miło jest na to, na coś takiego popatrzeć. Coś takiego zaobserwować, więc... No, po prostu uprzejmie. Terminal widm wobec tego. Odznaczenie kapitan Riley. Kapitan Riley poległa w boju. Ojoj, agentka N7 została przedstawiona do odznaczenia za męstwo w działaniach na Sion. Zgoda widma przyspieszyłaby procedurę. Poległa w boju? Przecież my tam dopiero co byliśmy. Co się stało, że poległa w boju? Nieważne. Co my tu mamy? Mamy orzeł, huragan oraz paladyn, tak? Dwa pistolety ciężkie, jeden maszynowy. Orzeł. Paladyn, przepraszam. Ma mniejszy magazynek niż kat, ale jego strzały są zdecydowanie dużo silniejsze. No proszę. Może sobie kupimy rzecz droższą, myślę. Myślę, że to właśnie będzie... nie wiem, po prostu ja preferuję rzeczy droższe, potem tańsze. Wiecie, to tak samo jak z tym moim... Z tą moją priorytetyzacją rzeczy mniej przyjemnych na te bardziej przyjemne. Że wpierw te bardziej mniej przyjemne, a potem bardziej przyjemne na koniec rzeczy wykonuję, na ogół. Takie już przyzwyczajenie. No i dobra, w takim razie, gdzie ja, kurczę, w ogóle potrzebuję pojechać? Do szpitala Huerty na pewno potrzebuję pojechać. Do czyśćca też potrzebuję, ponieważ tutaj się nie wyświetla chyba ta babka, wydaje mi się. Trochę rzeczy w przestrzeni publicznej prezydium jest. Do obszaru tymczasowego za to w ogóle nie muszę iść. A Normandia? Nie, w sensie dok, w którym jest Normandia. Albo tam, gdzie jest Normandia. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie czyściec wobec tego i się przebiegniemy do tej pani, która się nie wyświetla na mapie. O, dialog. Hmm.
Okej. No ale jak mówię, biegniemy do tej babeczki. W ogóle nadal jest tu Aria? Tak. Okej, to sobie zahaczymy też o Arię. Oczywiście. Zobaczymy, czy ona ma coś nowego do powiedzenia. Czy ja mam dla ciebie coś? O właśnie. Jak ja kocham bugi. No spoko. Dobra, Aria. It seems the galaxy can't keep us apart. Since we took back Omega, I've been consolidating my resources for the war. It's a little easier to coordinate from here. Szkoda, że nie mamy dostępu do Omegi. So unfortunately, I'll be slumming it on the Citadel for the time being. O, jakie to smutne. Dobra, to jest to samo, co ona mówiła. Omega. How's the rebuilding going on Omega? People understand the first order of business is shoring up defenses. No one wants another invasion. So they're enduring valiantly, not that they have a choice. Once again, I am Omega. Okay. Nie wiem, czy to już było wcześniej. What exactly have I acquired? Chyba an było. An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse mechs and Vorcha legions are excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Well worth the little song and dance I had you perform. Tak, to już było. Dobra, do widzenia w takim razie. We'll talk later, I'm sure. Dobra, to żegnam cię, Ario. Prawdopodobnie już do ciebie nie zajdę, bo nie mam takiej potrzeby. No i dobra, idziemy w takim razie robić... Kurczę, zawsze się plączę w swoich słowach. Robić po prostu kolejne rzeczy, które jeszcze możemy. Tak więc chyba do szpitala Huerty sobie zejdziemy. Będzie chyba najlepiej, wydaje mi się. W sumie to mamy tylko dwie lokacje do odwiedzenia jeszcze. Kogo my tu mamy? Tak, tu mamy Jacoba, z którym ja niespecjalnie chcę rozmawiać, bo go nie lubię. Więc sobie może pobiegajmy z tymi, z zadaniami pobocznymi. Natomiast widzę, że wszystko jest dalej. Wszyscy, którzy mogą chcieć właśnie te rozwiązanie tych zadań. Gdzieś w laboratorium ktoś jest. O, ten. I don't know what Cerberus was packing, but we're going to lose this patient. Without a new treatment plan, we're stuck, and I can't think of anything beyond what we've already tried. I know, but I can't think of anything else. Can you? I came across this treatment plan at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Dobra, w takim razie idziemy jeszcze z drugim zadaniem pobocznym. Ktoś tutaj, czy w tych salach? Chyba w tych salach. Stan Palavin is very busy, but this is one of your own generals. He was stabbed with a poisoned blade by a Cerberus soldier during the attack on the Citadel. We can't identify the toxin. We're barely keeping him alive right now. It's some form of neurotoxin. If you could look at our charts... I overheard what you said. I found this at a Cerberus station. A poison tailored to Turians. Let me see. Yes, I think this is it. With these schematics, we should be able to come up with an antidote. Thank you. The general might pull through because of this. No dobra, słuchajcie, dokończymy sobie w następnym odcinku. Tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali następne. No i do usłyszenia, cześć!